zajmuje się metodyką i neurodydaktyką. Ja podejrzewam, że też Państwa jest to postać znana. Współorganizator europejskiego projektu, pod tym zmienia się szkoła, autorka materiałów dydaktycznych, również książek, prowadzi blog Neurodydaktyka, czyli neurony w szkolnej ławce. Również zajmuje się czymś takim jak budząca się szkoła, o której też jeszcze dzisiaj będziemy mówili. Także zapraszam do wysłuchania wystąpienia, które pani Marzena nagrała specjalnie na naszą konferencję. Kiedy pan Marek Konieczniak zadzwonił do mnie z zaproszeniem na konferencję i stwierdziliśmy, że nie mogę przyjechać, bo inne terminy mi na to, inne zobowiązania mi na to nie pozwalają, ustaliliśmy, że chociaż w tej formie wezmę udział i spotkam się z Państwem i wezmę udział w organizowanej przez pana Marka konferencji. Także bardzo się cieszę, że mogę z Państwem się chociaż w ten sposób spotkać. Chciałabym opowiedzieć o tym, dlaczego szkołę dzisiaj trzeba wymyślić od nowa. Ta, którą znamy, powstała ponad 200 lat temu i powstała na potrzeby świata, którego już nie ma. Więc trudno się dziwić, że nie spełnia oczekiwań naszych ludzi żyjących w XXI wieku. Nasze dzieci chodzą w zasadzie do takich samych szkół, do jakich chodzili nasi pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, do których myśmy chodzili. Różnice są naprawdę nieistotne. Myśmy mieli jeszcze czarne tablice, potem wisiały zielone, potem białe, a teraz wiszą interaktywne tablice. Ale jeśli cały czas z przodu stoi nauczyciel i on jest źródłem wiedzy, on wyjaśnia, on opowiada, on przekazuje wiedzę, to cały czas pozostajemy w tym trendzie szkoły transmisyjnej. Uczniowie kiedyś mieli zwykłe zeszyty, pisali ręką w zeszytach, potem mieli zeszyty ćwiczeń, a dzisiaj coraz częściej mają tablety. Ale jeśli na tych tabletach zaznaczają ABCD, tak samo jak zaznaczali to przedtem w zeszytach ćwiczeń, to znowu nie ma tu żadnej jakościowej różnicy, tylko mamy inne narzędzie, które powoduje, że jest mniejsza aktywność mózgu, bo oczywiście klikanie na tablecie aktywizuje mózg w mniejszym stopniu niż pisanie ręką. To nie są istotne różnice, a jeśli są, to nawet może się okazać, że ułatwiając dzieciom pracę, często im utrudniamy proces uczenia się. To nie o takie różnice chodzi. Od mniej więcej 20 lat możemy zaglądać do uczącego się mózgu. Możemy zaglądać również, tak? Mamy różnego typu tomografy, mamy rezonanse. Możemy zaglądać do serca, do żołądka, do wątroby i możemy zajrzeć również do uczącego się mózgu. I gdyby chcieć podsumować te 20 parę lat zaglądania do mózgu, to można by zadać pytanie, to co? Co wynika z tych wszystkich badań? I jednym zdaniem można by podsumować to w ten sposób. Ano stworzyliśmy system, który utrudnia mózgowi pracę. My już dzisiaj doskonale rozumiemy, dlaczego ten sposób uczenia, dlaczego ten model edukacyjny jest tak mało efektywny, dlaczego nasi uczniowie właśnie w szkole tracą chęć do uczenia się. Przede wszystkim uczenie się jest procesem wymagającym aktywności uczącej się jednostki, a my ciągle mamy system transmisyjny. My ciągle mamy szkołę, w której wierzymy, że wystarczy coś przekazać, że jeśli ktoś naucza, to ktoś się uczy. Więc jeśli nauczyciel stoi i w formalny sposób realizuje materiał, to ci, którzy siedzą w ławkach, się uczą. No, badacze mózgu nam mówią, nie, to tak nie funkcjonuje. Mózg to nie jest segregator i nie możemy do niego powpinać tego, co sami uznaliśmy za ważne. Bo każdy mózg ma swój taki detektor nowości i sensu i selekcjonuje informacje, przetwarzając tylko te, którym potrafi nadać znaczenie. Te, które z jakiegoś powodu wybrał jako ważne, potrzebne, przydatne. I jeśli dzisiaj nie kierujemy się tymi kryteriami, nie patrzymy, czy to jest dla uczniów ciekawe, czy to ich poruszy, czy ich mózgi uznają to z jakiegoś powodu za ważne, potrzebne, tylko mówimy, skoro wpisaliśmy to do podstawy programowej, to znaczy, że to musi być nauczone. Lekceważenie autonomii naszych uczniów, naszych dzieci powoduje, że zachowują się tak, jak zachowują, to znaczy duża część z nich odrzuca ten model edukacji i odmawia współpracy. Badania polskie przeprowadzone na przykład przez profesora Janusza Czapińskiego czy profesor Gizę Poleszczuk pokazują, że duża część uczniów w naszych szkołach się nudzi. Kiedy w badaniu przeprowadzonym przez profesora Janusza Czapińskiego zadano pytanie, jaki procent uczniów uważa, czy uczniowie uważają, że to, co dzieje się w szkole, jest ciekawe, to pozytywnie na to pytanie odpowiedziało
odpowiedziało 20%. 1/5 uczniów uważa, przed maturą uważa, że w szkole dzieje się coś ciekawego. No to jest porażka szkoły. Inną porażką szkoły jest to, że szkołę kończą uczniowie i tę maturę można zdać na całkiem dobrym poziomie i nie wiedzą, w czym są dobrzy, nie wiedzą, co by chcieli w życiu robić, nie wiedzą, jakie są ich silne strony. Nie może być tak, że szkoła po prostu wymaga wszystkiego, bo to będzie na teście, a kompletnie nie zwraca uwagi na to, co jest silną stroną, co jest talentem danego ucznia. Jeśli wszystkich ciągle traktujemy w taki sam sposób, jeśli od wszystkich oczekujemy, że będą się uczyli tego samego i w takim samym tempie, no to właśnie mamy to, co mamy, kończą szkołę ludzie, którzy kompletnie nie wiedzą, w którą stronę powinni dalej iść. Jeśli zastanawiamy się teraz, czy te zmiany powinny być bardziej rewolucyjne czy ewolucyjne, to trzeba powiedzieć tak, nasze dzieci nie mają czasu. Każdy stracony rok, każdy rok, kiedy nie wykorzystały swojego potencjału, to jest niezmierna strata. To jest, będzie bardzo trudno to nadrobić. Ja myślę, że szkoły trzeba zmienić w sposób zupełnie rewolucyjny. My musimy dzisiaj zmienić materiały. My dzisiaj już wiemy, że emocje są markerami pamięci, że wszystko, co ma zabarwienie emocjonalne, jest zapamiętywane przez mózg dużo szybciej i dużo łatwiej niż to, co ma taki neutralny charakter. Najtrudniejszą formą uczenia się jest uczenie poprzez czytanie definicji i takie suche, neutralne opisy. My dzisiaj dajemy materiały, które są takie wyzute z emocji. My dajemy im takie suche trociny i dziwimy się, że oni nie chcą tego, że oni tego nie przyjmują, że to nie jest dla nich ciekawe. Więc musimy mieć zupełnie inne materiały dydaktyczne. My musimy mieć zupełnie inne metody pracy. My musimy mieć już wiemy, że nauczyciele muszą pełnić inną rolę niż pełnili 200 lat temu. Kiedyś byli źródłem wiedzy. Jak się uczniowie czegoś nie nauczyli w szkole, nie dowiedzieli od nauczyciela, to być może nie dowiedzieli się tego już w ogóle. Dzisiaj żyjemy skąpani w informacyjnej lawinie, a ta funkcja nauczyciela jako osoby, która przekazuje wiedzę, cały czas pozostała taka sama. No świat wokół nas się zmienił, a ta szkoła niejako jak taki skansen trwa w tej ponad 200-letniej pruskiej tradycji. Musimy od tego odejść. My dzisiaj nie musimy uczniom przekazywać wiedzy. Oni muszą się nauczyć czerpać informacje z różnych źródeł, muszą się nauczyć je przetwarzać, muszą się nauczyć je selekcjonować. To są bardzo ważne kompetencje. Nie możemy ich przygotować do selekcji informacji mówiąc strona 17, zadanie 3, proszę Kasia, czytaj, uzupełnij lukę w pierwszym zdaniu. Jeśli w ten sposób ich będziemy uczyć, to nie możemy się dziwić, że oni są potem niesamodzielni, że oni nie potrafią z tymi nowymi mediami sobie poradzić, bo cały czas w szkole byli prowadzeni za rękę. Czyli nowe materiały, nowa rola nauczyciela, nowa rola rodziców, nowe metody pracy, potrzebujemy nowej metodyki i nawet potrzebujemy nowej architektury szkoły. Jeśli nauczyciel kiedyś był źródłem wiedzy, to z tego oczywiście wypływały pewne konsekwencje. To nikomu nie przeszkadzało, że uczniowie siedzieli w taki sposób, że widzieli swoje plecy. Oni nie mieli się z sobą komunikować, oni byli nastawieni na odbiór tego, co płynęło od nauczyciela. Bo jeśli kiedyś, 200 lat temu, w tych pruskich czasach, kiedy obecny model szkoły powstawał, dzieci nie nauczyły się czegoś w szkole, nie usłyszały czegoś od nauczyciela, to być może nie dowiedziały się już tego w ogóle. Dzisiaj my żyjemy z kompanii w informacyjnej lawinie. Otaczają nas wszędzie informacje. Dostęp do wiedzy nie jest żadnym problemem. Problemem jest zdolność korzystania z tej wiedzy, zdolność przetwarzania informacji, zdolność tworzenia własnych tekstów, własnych produktów z tego przetworzonego materiału, który jest dostępny dookoła nas. My musimy nauczyć dzieci, uczniów, młodych ludzi korzystania z tych informacji. Dzisiaj zbyt często wiemy, że problemem jest to, że oni potrafią zrobić control copy, control V, że potrafią to kopiować i wklejać, ale to przecież nie jest własna praca. Korzystanie, oczywiście można korzystać z tego, ale trzeba to umieć przetwarzać. I dzisiejsza szkoła tego przetwarzania nie uczy. Dzisiejsza szkoła cały czas pracuje tak, jakby odbiór wiedzy i reprodukowanie były wystarczającymi kompetencjami. Tak? Na testach trzeba zaznaczyć poprawne odpowiedzi i możliwie wiernie reprodukować to, czego się człowiek nauczył. Ale w naszym świecie tak nikt nie potrzebuje ludzi,
którzy potrafią możliwie wiernie reprodukować wiedzę. My żyjemy w świecie, w którym wszędzie są problemy. Wystarczy włączyć wieczorem telewizor i słyszymy, jakakolwiek dziedzina życia jest poruszona, wszędzie są problemy. Przecież te problemy będą musieli rozwiązać właśnie ci młodzi ludzie, ci, którzy dzisiaj siedzą w szkolnych ławkach, a my ich uczymy tak, jakby wszystko było załatwione, a ich zadaniem było tylko siąść i wyuczyć się tego na pamięć. Jeśli chcemy z ufnością patrzeć w przyszłość, to musimy ich przygotować do tego, żeby umieli rozwiązywać problemy, żeby umieli szukać nowych rozwiązań, żeby umieli odchodzić od tego, czego my ich dzisiaj nauczymy. Czy my ich tego uczymy? Od tego zależy przyszłość każdego kraju. Od tego, czy młodzi ludzie będą kreatywni, czy będą innowacyjni. Tym skorupka na starość trąci, czym za młodu nasiąknie. My ich dzisiaj uczymy wiernego reprodukowania i oczekujemy, że potem pójdą do firm i będą twórczy, kreatywni i będą umieli szukać nowych rozwiązań. No nie, to pochodna. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli przez 12 lat tresujemy ich w udzielaniu najbardziej typowych odpowiedzi, to nie możemy oczekiwać, że później będą umieli robić zupełnie coś innego, bo mózg rozwija te połączenia, które są potrzebne, więc te będą rozwinięte, które w szkołach są używane. Jest takie badanie Rose zainicjowane przez badaczy z Oslo. I oni badają zależność między stopniem sformalizowania systemu a zaangażowaniem uczniów. I to badanie jest prowadzone w różnych krajach. I w każdym kraju pokazuje to samo. Im bardziej sformalizowany, im bardziej zbiurokratyzowany system nauczania, im więcej testów, im więcej mierzenia, tym bardziej sceptyczna postawa wobec tego, co w szkole się dzieje. My musimy dzisiaj sobie zdawać sprawę z tego, że czyniąc testy celem szkolnej nauki, nie tylko traktujemy uczniów jako narzędzia, ale również powodujemy, że ta nauka jest tak mało atrakcyjna. Bo któż chciałby przez 12 lat ciężko pracować, żeby później się okazało, że szkoła w rankingu jest na tym czy innym miejscu? Wielu uczniów odmawia współpracy. Świat wokół nas jest naprawdę ciekawy. A my sprowadziliśmy wszystko do testowania, do suchych definicji i opisów. Jeśli nie będziemy potrafili pokazać, że nauka jest czymś naprawdę przyjemnym, że odkrywanie daje dużą radość, to nie będą chcieli chodzić do szkoły. To od nas zależy, co będą w szkole robić. Czy będą w szkole odpytywani, sprawdzani, czy w szkole będą mogli być eksperymentatorami, odkrywcami, czy będą mogli szukać nowych rozwiązań. Czy błędy będą traktowane jako problem, czy błędy będą traktowane jako etap w drodze do celu. Od nas dorosłych zależy, czy ta szkoła będzie radosnym przeżyciem, czy będzie miejscem, z którego wszyscy chcą tylko jak najszybciej wrócić do domu i do życia. Szkołę dziś trzeba wymyślić od nowa. Dziękuję Państwu. Ostatnie zdanie, że szkołę trzeba wymyślić od nowa, to jest zdanie, które powiedział kiedyś Umberto Eco, że edukację trzeba wymyślić od nowa. To jest zawołanie Kena Robinsona, który mówi o tym, że trzeba rewolucję zrobić, że trzeba edukację zmienić. A Sugata Mitra, taka postać, nie wiem czy wszystkim znana, która wprowadził termin minimalnie inwazyjnej edukacji, gdzie powiedział, że uczniowie sami potrafią. To, co pan Kamin mówił, co pokazywała pani Jola, że jeśli da się pewną przestrzeń, to uczniowie chcą i potrafią. Także myślę, że to jest pewien zdiagnozowanie sytuacji, której gdzieś tam myślę, że ona w nas pobrzmiewa. Wiemy, że chcemy to zrobić. Słyszeliśmy już i widzieliśmy w paru miejscach, że to się da.